to jest zrównoważone finansowanie? Zrównoważone finansowanie jest to finansowanie, które zapewnia zrównoważony rozwój. I wolałbym zacząć od jakiejś opisowej definicji zrównoważonego rozwoju niż finansowania. A zrównoważony rozwój to jest, bardzo krótko mówiąc, trwały rozwój. Co to znaczy? To znaczy rozwój, który nie kreuje dysproporcji w podziale dochodów, nie zatruwa środowiska, nie tworzy dysproporcji również na rynku pracy, czyli zapewnia stabilność różnych czynników życia społeczno-ekonomicznego. Dlatego też często, gdy szukamy odpowiedniego tłumaczenia językowego wręcz, zrównoważony rozwój, też mówimy na to trwały. Trwały w długim okresie czasu. Czyli rozwój nie kosztem środowiska, nie kosztem człowieka. Tak. I teraz pytanie jest takie. Zrównoważone finansowanie. To znaczy, że co? Instytucje finansowe nie powinny się angażować w działania, które szkodzą środowisku, szkodzą człowiekowi. Tak, dlatego że finansowanie, oczywiście ono może mieć ten sam przymiotnik, jeżeli jest związane z finansowaniem trwałego, zrównoważonego rozwoju. Ale instytucje finansowe, tak jak w ogóle przedsiębiorstwa prywatne, są nastawione na zysk i łatwiej się rozwijać, jeżeli nie przestrzega się pewnych reguł, czyli rozwija się kosztem przyrody, czy rozwija się kosztem po prostu człowieka. Tak, ale w ogóle jeśli byśmy bardzo głęboko chcieli sięgnąć, skąd się bierze idea zrównoważonego rozwoju, to ona się po prostu bierze stąd, że obserwowano, że to właśnie jednokierunkowe nastawienie ekonomii na zysk, ono powoduje wiele dysproporcji, a czasami nawet w ogóle wybuchy społeczne. I dlatego też z tego wyprowadzana jest, powiedziałbym, ta warunek podstawowy zrównoważenia. I teraz rzeczywiście przełożenie tego ze sfery, nazwijmy, wizji, czy nawet niektórzy mówią ideologii, na sferę konkretnych działań podmiotów gospodarczych, ono jest rzeczywiście jednym bardzo trudnym zadaniem. I taką transformację w tej chwili dokonuje Unia Europejska. Komisja Europejska konstruuje zespół instrumentów, które spowodują, które będą jakby na nowo opisywać warunki działania. I te nowe warunki działania będą miały charakter albo dodatkowych funduszy, czyli fundusze, które w tej chwili są w Unii Europejskiej, ale nie tylko, też w sektorze publicznym, przeznaczane w ogóle na różnego rodzaju cele zrównoważone, one powinny być bardziej skoordynowane w ogóle między sobą. One powinny być też połączone z funduszami prywatnymi, czyli nasze takie popularne partnerstwo publiczno-prywatne powinno po prostu też mieć w ogóle orientację na realizację tych celów. Czyli to jest jedna sprawa. Druga jest poszukiwanie nowych źródeł. Nowe źródła po prostu Unia akurat widzi w kreowaniu nowych instytucji na rynku kapitałowym. Twierdzi Unia, że udział banków jest spory, banki mają swoje problemy. W związku z tym szukajmy właśnie na wzór amerykański na rynku obligacji, na rynku w ogóle innych instrumentów finansowych czy na rynku kapitałowym. Trzecim instrumentem jest kształtowanie pewnych postaw, powiedziałbym, podmiotowych postaw społeczeństwa. Czyli już to widać po prostu, że wielokrotnie ludzie nie przynoszą pieniędzy do jakiegoś tam banku, tylko przynoszą do banku, który mówi, że ja inwestuję na przykład albo w cele ekologiczne, albo szerzej na przykład w cele społeczne. Czy z tego i z tej strony może też przyjść pewien bodziec, że jeżeli bank nie dokona pewnej wolty, może nawet czasem rezygnując z bieżącej, krótkookresowej, wysokiej stopy zysku, ale widząc, że to daje mu stabilność i daje mu trwały rozwój w długim okresie. Kilka dni temu ING Bank Śląski ogłosił, że on właśnie będzie zaangażowany bardzo mocno w zielone finansowanie, tak to nazwijmy. Jak pan sądzi, czy inne banki w Polsce też pójdą tą drogą? Myślę, że tak. I to jest właśnie ilustracja tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, że to, że ta aktywność zarówno po stronie organizacji społecznych, jak i nawet rządów czy funduszy inwestycyjnych w Europie Starej jest większa w zakresie celów zrównoważonych niż w Polsce czy w tej części, że ona jest przejściowa. To nie jest sytuacja jakiegoś po prostu trwałego zrównoważenia, które się utrzyma. To moim zdaniem w bardzo szybkim tempie będzie po prostu ta różnica wyrównywana. Notabene w ogóle w raporcie ekspertów wysokiego szczebla jest taka propozycja, aby pewne regulacje, szczególnie te penalizujące,
stosować proporcjonalnie, czyli nie na zasadzie, powiedziałbym jakby od razu, nie na zasadzie tego, że wystarczy, powiedziałbym jakby, że jest spełniona ogólna definicja, tylko jakby z uwzględnieniem w ogóle okoliczności, mówiąc już bardziej jasno, w sytuacji takiej, kiedy duża część wytwarzania energii, ale też rynku pracy opiera się na jakimś tradycyjnym, to znaczy niepobieranym źródle energii, żeby to po prostu był odpowiedni czas i odpowiednie środki na modernizację i przebranżowienie.